Wracamy do Val di Fiemme, jesteśmy podobnie pod trampoliną d'Albain. Pierwsza część rywalizacji przyniosła nam naprawdę sporo emocji, ale wydaje mi się, że druga to będzie tych emocji apogeum. No bo drodzy Państwo, ciasno tutaj jest, no niczym na wyprzedaży w Biedronce, drodzy Państwo. Mamy taką ciasnotę, że naprawdę zawodnik z 30 miejsca jest w stanie śmiało wskoczyć do czołowej dziesiątki. No a to jest, wydaje mi się, na pewno dobra zapowiedź tej drugiej części rywalizacji. Tak jest, Marku. Czuję się troszeczkę na tych zawodach jak na wyprzedażu karpia w Lidlu przed świętami, co niedługo nas czeka, tak jest. Odnosząc się właśnie do grudniowej atmosfery. No i cóż, zobaczymy, kto dzisiaj zdobędzie tego największego, najbardziej soczystego karpia, a komu zostaną same ochłapy. Józef Hildar póki co już tego karpia widzi, już wystarczy sięgnąć tylko ręką, no ale to sięgnięcie, ale trzeba sięgnąć. Między 4 a 30 mamy 10-1 punkta różnicy. Ciasno niemiłosiernie, tak nam tutaj Oros Milionos podpowiada. No więc wszystko wskazuje na to, że podczas tej drugiej części rywalizacji będzie się działo jeszcze więcej, a rozpocznie nam ją Njerd Bode Poldaro. Rzutem na taśmę udało mu się przez ten słaby skok Słowaka trafić do tej drugiej serii, no i zobaczymy, czy się poprawi, czy na miarę tych skoków wczorajszych. No nie, na pewno nie na miarę skoków wczorajszych, no i oj. I bardzo podobnie jak w pierwszej serii, te noty podobne. Podobne noty, 124, więc Njerd Bode Poldaro no tak średnio wykorzystał szansę, jaką otrzymał tutaj. No ale jest pierwszy, myślę, że może kogoś tam się wyprzedzić uda, a już nam szykuje kałkę potencjału. Finowie na pewno chcą zmazać tą plamę, którą wczoraj rozlali atramentową na kartce swoich skoków. No i lepiej, lepiej. No i lepiej, no i noty. Och, noty. Noty, aha, aha. Blisko perfekcji sędziowie docenili ten kunszt, jakim się tutaj popisał. Myślę, zwłaszcza przy lądowaniu, bo lot był jak lot. Lot jak lot, tak jest. Zadowolony rad na wieży trenerskiej. Ach, czy to nie był jakiś skok, który też by wzbudził w nas jakieś nieprawdopodobne emocje i chęć krzyku w niebogłosy, no. No tak, lądowanie. Ale widać, że przygotował to lądowanie. Rozpoczął wcześniej to przygotowanie, zrezygnowało z tych paru centymetrów dłuższego skoku na rzecz tych punktów i to się opłaciło. 5-4-2, Wojciech Mazgaj, no. Trochę ma problemy z rozumieniem tego, co się do niego mówi, bo już wielokrotnie pisaliśmy, że wyniki z treningu nie są liczone. To są po prostu treningi. Skoczył i odległości są wprawdzie podawane, ale nie są liczone. Nie są liczone, nie ma ustalanej klasyfikacji, nie ma ustalanych miejsc. No może w końcu, Wojtek, nagraj sobie tę wypowiedź i sobie po prostu puszczaj, jak będziesz chciał zadać jeszcze raz takie pytanie. Tak jest. No i wczorajszy jubilat, jestem Ene Petelsfak. No cóż, no, prezencik sobie sprawił, punkty pierwsze będzie miał. I pewnie wyjedzie z Val di Fiemme mimo wszystko. No, zadowolony. Zdrowy, tak jest. No, ten skok na drugie miejsce. Na drugie miejsce. 25, 19, 19, 20 nawet od Szwajcara. Nie wiem. O proszę. Od 19 do 20. No i Petelsfak już sobie może myśleć, co tu zrobić, żeby na Alpen Arenie za tydzień było w willach jeszcze lepiej. No i kto teraz? Ziskas Mlynarskevičius, ulubieniec. Ulubieniec widowni. Tak jest. Ulubieniec też wiatru, z tego co widzę, bo w pierwszej serii to ponad 2 metry i teraz także, chociaż trochę mu w locie zmalało. Oj dobrze. Oj dobrze. Oj tak. No i sobie przypomniał troszeczkę lato. Pamiętamy ten konkurs w Kłopiu, taki tak. Fatalny poziom, żenujący. Już my z Darkiem Jaguarem zaśmiewali się z tego konkursu, no bo jakoś trzeba było sobie urozmaicić ten czas. No i tak wtedy powiedziałem, że byłoby śmiesznie, gdyby to całą żenadę wygrał z bliska z Mlynarskevičius, no i wygrał. No i wygrał, no świetnie się czuł po prostu u siebie, jednym słowem. A tutaj no ten kąt między nartami a głową dość duży, ale nie przeszkodziło mu to w dobrej odległości, 129 metrów. Widać, że zmienił troszeczkę technikę, nie jest tak agresywny już w locie, jak to bywało, no i to no w pierwszej serii nie dało efektów, w drugiej dało, zobaczymy jaka będzie reszta sezonu. Myślę, że tutaj może być spory awans dla niego, 256, i będzie. 6, tak jest. I będzie. 129 to już w pierwszej serii skok gdzieś w okolicach czołowej piątki. A tymczasem kolejny z kraju arabskiego, Nahepali. No i zobaczymy, wczoraj bardzo dobrze poprowadził Katarczyków do drugiej serii. Ale spóźnił fatalnie, no i tak, już nic nie wyciągnie. I na dwie nogi, no trudno mu się dziwić.
Więc raczej jeden punkt. Druga seria zweryfikowała. Rynek zweryfikował. Rynek zweryfikował, tak jest. No cóż, chcącemu nie dzieje się krzywda. No. Kolejne pytanie Wojciecha Mazgaja. Mam pytanie, jak z diska odejdzie z Kuwejtu, to kto będzie skakał dla Kuwejtu? No mają tam jakąś, jakieś zaplecze? A skąd my mamy to wiedzieć? Nie byliśmy w Kuwejcie. Kupili sobie jednego zawodnika, no, to kupią sobie drugiego zawodnika. Toż tak. Tak jak Katarczycy. Z Diskasa jeszcze z czatu nie lubi razem ze mną. Myślę, że zdecydowana większość nie lubi z Diskasa. Choć są osoby, które mają takie zboczenie i z Diskasa lubią. Między innymi to jest oczywiście legendarny Filip Krogulec bądź Celugorg Pilip. Tak jest. A teraz Mikołaj Jarosław. Na trybunach jest żona Ewa Jarosław, która niegdyś też trenowała skoki narciarskie. A było kiedyś, mówiło się, że może będzie elkap dla kobiet, nic z tego nie wyszło i ona już nie skacze. Mikołaj teraz to... No, podobnie. Nie przypomniał sobie mistrzostw świata, w których wywalczył medal. No i niestety tutaj czwarta pozycja, no i niewielka zdobycz punktowa będzie dzisiaj. Do zapomnienia konkurs. Tutaj nam podpowiadał los milionów, że notami nadrobił bardzo dużo. No właśnie, zobacz, jest 122,5, 123,5, więc tutaj Petels tak wygrał. Tu 1,5 metra dalej, a jest 5 punktów. Ojej, no tak. No tak, ale Petels Wag, tak, on miał 18,5 noty. A tutaj Petel Pudansau docenili za tamto lądowanie jego. No to teraz Jens Kastel, 86. rocznik. Jeden z najstarszych zawodników tutaj w stawce. Muzyk. Obecnie lider grupy The Firm Incorporation. No i zobaczymy, gdzie Jens Kastel jest w stanie tutaj nam dofrunąć. Czy będzie to tak muzycznie przepłynie i skoczy daleko. Oj. No brawo. 129, więc on zanotuje spory awans. Takich weteranów chcemy oglądać w takiej formie, bo to zawsze jest taka nutka nostalgii. Oczywiście. Taka łezka wokół się zaczyna kręcić. A da się przypomnieć te najlepsze skoki z najlepszych lat dzięki właśnie takim lotom jak ten teraz. To był bardzo elegancki lot, powiem ci szczerze, bardzo spokojnie w tym powietrzu, no bo niektórymi tak strasznie wachlują, zobacz, spokojnie. No to jest doświadczenie, tak to jest doświadczenie, to jest ten spokój, opanowanie. Nie potrzeba tych zawirowań w powietrzu machać rękami, nartami, by tam ołdy lecieć i złapać te resztki powietrza, jakie dzisiaj można jedynie uzyskać przy tym dominującym wietrze w plecy. I 0,2 wyprzedził Diskasa Menarskiewiczusa, więc jednak zobacz, ciasno jest nadal. Ciasno ciągle. Ale jednak zaczyna się przyrzedać, no bo tutaj proszę bardzo. Robi się różnice, no tak, druga seria musiała zweryfikować formę, stabilizację najbardziej formy zawodników, czy są w stanie oddać dwa równe dobre skoki. Wojciech Matwiej, czemu Kastel nie skacze w drużynówce, tylko Klinsmann? Ponieważ tak wybrano. Tak, no taka była decyzja trenera. Taka była decyzja. Co zresztą Klinsmann wczoraj pokazał. Fenomenalnym skoku na odległość 133 metrów. No i nie doszły rekordzista świata w długości lotu. Jane Ahonen 240 metrów skoczył niegdyś w Planicy. Pamiętamy, w jakim to było stanie. No to teraz oby Jane Ahonen ponownie był wielki. Oj, nie. Niestety. Ajajajaj. No, przypomniał się bardziej skok z ostatnich sezonów PiSu niż te z najlepszych czasów M-Cupu. No i maska opadła. Maska opadła, ale niemniej jednak nasz legendarny maska Jane Ahonen, no punkty zdobędzie, przynajmniej dwa. I nie jeden, będą to dwa punkciki przed Nachewem Alim. Choć szkoda, liczyłem jednak na troszeczkę więcej. No i Wytautas Bibis, zwycięzca, pamiętamy, rywalizacji w Willingen. W ubiegłym sezonie to było jego pierwsze zwycięstwo. No dzisiaj konkursu na pewno nie wygra, ale drugi skok powinien być już znacznie lepszy. Oj tak! I może będzie lider. Prowadzenie czy nie? A? Zobaczymy, jest jeszcze liczenie punktów i jest pierwszy. Ale to ale duża przewaga chyba. Tak, to będzie chyba ponad 2 punkty. 58 i 2, tak, tam było 6 z hakiem. Dobry skok Bibisa. No, liczyli na pewno więcej Litwini. Na pewno na więcej liczyli, zwłaszcza pod kątem tego, co się działo wczoraj, raz, że wczoraj, a dwa, że w poprzednich zmaganiach M-Cupu, bo Bibis rzeczywiście tutaj nakreślał taki plan, że no, zima będzie nasza, tegoroczna, lepsza, no, a tu na razie jest tak niemrawo. Ale nie oszukujmy się, to będzie banał, co powiem, to jest początek sezonu, tutaj nie ma co jeszcze nic wyrokować. Bibis, tak czy siak, w tym momencie jest oczywiście liderem, został jeszcze Marian Lupa-Skłoniewicki. I prawdopodobnie będzie tak, że Litwini mogą dzisiaj zaprezentować się lepiej niż Polacy. No tak. O czymś to świadczy. Paulus Ciganojew. No Niemcy od tej próby, którą oddał nam
Józef Hilter skaczył jak natchnieni, no to może i Ciganojer nagle odfrunie nieprawdopodobnie daleko. No nie wygląda to rewelacyjnie i tak, no świetnie. Tak, tak. Wyjście z progu też takie potężne, wyszło z progu wysoko, niczym Hilter w pierwszej serii, ale czegoś zabrakło w locie. Bardziej był taki właśnie szkubacki tutaj. I piąta pozycja, 126 metrów, przeciętne noty. A Marcin ukrył Wojciecha Mezgaja. Szkoda. Ukrył, no jaka szkoda, jak nam przykro. Drodzy Państwo, czas na kolejnego z tych wielkich, Peregil Kamel-Thompson. Druga seria na razie nam przebiega bardzo spokojnie. Te główne emocje jeszcze przed nami. No Kamel-Thompson w poprzednim sezonie raczej był w tych górnych częściach tabeli. Teraz jest nieco niżej, no i tutaj nie wiem, czy się poprawi. No nie, elegancko. No, troszeczkę. Nie, identycznie. I szósta pozycja dopiero. No czyli co? Czyli jednak wychodzi to, że to co mówili fachowcy, że Norwegowie na początku to jeszcze nie jest ten monolit. Na spokojnie w sezon wejście, wszystko z czasem. Chociaż nie ukrywajmy, że z taką formą na początku ciężko będzie bronić tutaj tytułu. Dokładnie tak, bronią tytułu indywidualnie i drużynowo. 11 skoków za nami, by Tauta z Bibi sprowadzić, czyli w najgorszym razie będzie na pozycji 20. A Mikołaj Jarosław, no niestety dopiero pozycja 8. Początek średni. Mac Naterga. No i zobaczymy. Na razie debiut przyjemny. Przyjemny, tak. Przyjemny debiut. Wczoraj dobre skoki. Dzisiaj też niezły skok. Chociaż myślę, że tutaj były smaki na coś lepszego. No a tu dwa takie przeciętne, no i będzie dosyć daleko. No zrzucił nam Mikołaja z tej 8 pozycji, co prawda. Ale to ciągle jest dopiero 8 pozycja po 12 skokach, więc 26 nam się szykuje. A więc Anaruk, chłopak z Grenlandii zaliczył tutaj spory spadek w tej klasyfikacji generalnej, bo to będzie pod koniec trzeciej dziesiątki, prawdopodobnie na pozycji 26. Ale zobacz, on daje troszeczkę słabszy skok i te różnice z pierwszej 2 metry wystarczył krócej i już niestety, no te 125 to jest minimum. Minimum, żeby myśleć o w tym momencie, może zacznijmy mówić o w tym momencie, o drugiej dziesiątce. Toyota Fura za chwileczkę, a więc to jest jedyny z Japończyków, przejął pałeczkę po Sokuyano. Latem Sokuyano przeważnie wchodził tylko i wyłącznie do drugiej serii, teraz Toyota Fura, więc postawili na debiutanta i debiutant spisuje się w tym momencie najlepiej, najkorzystniej, dobrze trafił, ale dość anemicznie w tym powietrzu. No ale dobry skok. No identycznie, no właśnie, jak mówiłem, 125 wystarczy skoczyć i jest szansa, żeby utrzymać się w drugiej dziesiątce, w tym momencie jakby, no jest raczej trzecia dziesiątka, ale. Jeszcze nie jeden zawodnik, myślę, tutaj skoczy poniżej z tych 125 i myślę, że ta pora ma szansę tutaj na drugą dziesiątkę bezproblemowo. No i zobacz, narzekaliśmy na Bibisa, on po 13 skokach jest liderem, no ale teraz... No właśnie, no oby po tym skoku nie był już. Drodzy Państwo, ostatnia nadzieja naszych, no tam liczymy, że fani w Lubinie, że w tym miedziowym mieście teraz będzie gorąco, że Eugeniusz Brykiet wejdzie teraz na swoje wyżyny i pofrunie gdzieś pod to 130 metrów. Eugeniusz! Tak jak w kwalifikacjach. Dobrze, prosimy. Dobrze, podciągnij jeszcze. Jeszcze troszeczkę! No. Podobnie jak w serii pierwszej. Tyle samo. Czwarty, no nie jest najgorzej, nie jest najlepiej. Drodzy Państwo, no cóż, to jest tyle, jeżeli chodzi o biało-czerwonych w dzisiejszym konkursie. No tak, powiem Ci szczerze, brakuje tego Janusza Wietrzy Balkona, bo to zawsze było te epicentrum emocji, można powiedzieć. No a Eugeniusz Brykiet nie do końca chyba udźwignął na pozycję lidera w tym konkursie. No brzemię lidera zdecydowanie, tak, no bo trzeba powiedzieć, że dzisiaj to on był tym wskazywanym na bycie najmocniejszym. Był najmocniejszy, ale no... Liczymy na to, że ten najmocniejszy z naszych będzie nieco wyżej niż w drugiej dziesiątce. Dokładnie tak, za tydzień Villach, czyli skoczy, na której świetnie czuje się Janusz Wietrzy Balkon. No i jeżeli ma się odbudować, no to chyba właśnie Gdzie jak nie tam. Tam albo Willingen, to są jego obiekty. No i teraz Marian Lufa z Kuniewicki. No po tym skoku także będą Litwini już mieli skoki z głowy. No ale zobaczymy, czy będą mieli emocje i oczekiwanie z głowy. Czy jest szansa jeszcze gdzieś tam się podciągnąć w klasyfikacji? No podobnie. Podobnie, gdzieś tam bliziutko. Noty, ależ widzimy. No wystarczy troszeczkę wylądować gorzej, stracić u sędziów w oczach, po tym punkcie mniej otrzymać niż przeciwnicy i już 16 pozycja. Matko Boska. To będzie niesamowity rekord. Nie, przepraszam, 16 to jest tutaj, rozumiem, siedzą się po pierwszej serii jeszcze, tak? Tak, więc zaraz dziesiąta pozycja, no ale w dalszym ciągu to jest trzecia dziesiątka. No więc cóż, Litwini, powiedziałem, że będą
gorzej niż Polacy. No i tak jest. No i jest tak na styku, można jest powiedzieć. Tak styku. Myślę, że Litwini mogą śmiało powiedzieć, że po tych zawodach to tak, no, cytując klasyk, Litwini wrócili z wycieczki. Litwini, tak jest. Skąd wracają Litwini? Litwini wracają z Waldifiemem, drodzy tak państwo. Jest. Kiedyś Andrzej Grabowski pytał Marka Konrada w filmie Legendarny Dzień Świra. No i już teraz wiemy, skąd wracają. Będą wracać z Waldifiemem do siebie, a za tydzień będą jechać do Villach, drodzy państwo. No a za chwileczkę Joe Matt, no to już jest postać oczywiście rozpoznawalna, postać znana z Kopenhagi. No i to też jeden ze starszych zawodników, 29 wiosen na swoim koncie, drodzy państwo. Oczywiście najlepszy sezon to 6. edycja, zwycięstwo. A debiutowo podczas 3. edycji to już jest jego 6. sezon, więc jak na MCAP to jest bardzo dużo. Tutaj jednak te zmiany są znacznie częstsze niż w przypadku FIS-u, no bo i specyfika tego cyklu jest też zupełnie, zupełnie inna. Joe Matt, dobrze chyba trafione. Teraz tylko wycisnąć to się da, no i będzie brawo, nowy lider. Brawo. Wydaje mi się, że także te lądowanie było ładne, więc ono chyba powinno zapewnić i tak jest. Czekamy na 260, ale póki co cieszymy się 259,9, a więc minimalnie zabrakło. No ale co, Poldaro się poprawił, Matt się poprawił, no Nattergall no to też więc ci teoretyczni faworyci wracają na swoje tory. Dokładnie tak, więc tutaj jednak te proporcje zostają zachowane. Kto mocny sobie radzi w drugiej serii, kto jednak troszeczkę odstaje z tą formą, no traci. No, Joe Matt, no jeżeli nie teraz, to kiedy? No to już on jest po drugiej stronie górki. Tak jest. Jeżeli chodzi o karierę, już bliżej końca niż początku, więc jeśli jeszcze gdzieś powalczyć o medale, to teraz. To teraz, też mi się tak wydaje. No i mamy tutaj wypowiedź Mikołaja Jarosława. Słaby ten początek sezonu, ale spokojnie do tego podchodzę. Skupiam się na równej formie, a Apogeum przyjdzie na Mistrzostwo Świata w Paryżu i tam pokażę moje wielkie możliwości. No fajnie, aczkolwiek chcielibyśmy... No, takie troszeczkę duże zapowiedzi, na które nic nie wskazuje, tak bym powiedział. Troszeczkę taka kurtuazja, no bo co tu innego tak, powiedzieć? Tak, zasłona dymna. No i zaczyna nam się festiwal słoweński, będziemy mieli czterech wykonawców. Debilak, Kelhar, Dobronoc Woronec, zakończy to na Kota. Co dwa skoki tak praktycznie będą nam tutaj mniej więcej skakać. Średnio co dwa. No i zobaczymy, czy Słoweńcy będą w stanie utrzymać te fenomenalne pozycje po pierwszej serii. Debilak wydawało się, że będzie dużo gorzej. 14 lokata po tym, co prezentował przed tym konkursem, to zupełnie przyzwoity wynik. Teraz bardzo niespokojny lot. No i przegra z Matem. Przegra, będzie to 3, nie to 5, dopiero 5. Piąta pozycja. No bo i noty troszeczkę słabszy, no tak. Spory rozrzut. Spory, jak tym rozrzutnikiem do wiadomo czego. Tak dzisiaj mam wrażenie, tymi notami serwują sędziowie, jeśli chodzi o ocenianie tych skoków. No i cóż, no i Słoweńcy jednego stracili, wydaje mi się, w top 15. Też mi się tak wydaje, ale niestety jest przed Eugeniuszem Rykietem, drodzy państwo. No a za chwileczkę Janser Butansu, który miał być zapka i dziura, a się okazało, że jest drugi. Ile? Drugi, przepraszam, Kalisen jest oczywiście, tak. No ale z Kalisenem wiemy jak jest, wiemy jak wczoraj było, więc nie wiadomo jak będzie w drugim skoku. Więc popatrzmy na Butansu. No. Coś tam w drugiej części skoku, coś tam... Byliście z pogłu, bardzo dobre. Było bardzo dobre, gdzieś tam zabrakło, coś zawirowania w powietrzu mu przeszkodziły, tak mi się wydaje, te narty gdzieś tam mu uciekały, 124, 11 pozycja dopiero. No widzisz, sprogłby się bardzo dobrze wystrzelić trebuch Johna Locke'a w serialu Zagubieni, no a skończyło się to bardzo przeciętnie, bardzo więc przeciętnie. Został tylko im Lasse Kalisen. Pod koniec drugiej dziesiątki tam skończy, na to wychodzi. Na to wychodzi, dokładnie tak. No a teraz Juho Putanen, wydawało się po tym konkursie drużynowym, że to nachep, a chociaż w sumie Putanen... Nie, no Putanen, no właśnie. Bardzo też dobrze, to była niespodzianka ta właśnie, że poprócz na... Właśnie na chyba Alego, dzięki właśnie tym skokom też Kutanena dobrym, udało im się wejść do drugiej serii. Kutanen teraz dobrze, właśnie pokazuje tak! No ale też do pierwszego miejsca chyba zabraknie. Piąty! Piąty, no, znowu noty! Znowu noty! Piątkę. 18, znowu noty! No zobacz, nawet 17,5 odczeka, no to zaraz zobaczymy skąd ta surowość pana doleżała. Skok był naprawdę, naprawdę niezły. A pozycja niestety, no... Będzie odległa. Będzie niestety. W tym przypadku odległa pozycja. No ale trzeba powiedzieć, że Kutanen i tak ponad to, czego oczekiwaliśmy. Tak, choć wiemy, że w poprzednim sezonie Kutanen był wymieniany na początku sezonu w gronie faworytów do zwycięstwa w całym cyklu. No, wiemy jak to się skończyło. Tak, rzeczywistość była brutalna.
nastąpiła brutalna weryfikacja, no a na razie po prostu bez żadnych zapowiedzi, po cichu, nie było szumu wokół niego i widzimy, że no powoli buduje swoją formę. Dokładnie tak, no i tutaj powolutku, powolutku do góry. No i tak teraz też w sumie zauważyłem, tak Kajakarz 500 mi podpowiedział, że Finów to mamy 7, no bo zobacz, jest 5 w barwach Finlandii, jest w barwach Islandii, a Konen to już 6, no i Kutanen jest 7. No tak, Finów, to już sport. No, mocna reprezentacja, i wracamy. Jeszcze skakali razem. I wracamy na festiwal, Giga Kelka. No i zobaczymy. Zwrotka druga tej piosenki słoweńskiej. Zobaczymy, czy znowu będzie fałszowanie, czy tym razem... No, tym razem... Oj, tym tak! Razem... Brawo, Giga Kelkar, brawo! I to mi się wydaje jest atak może nawet na coś więcej niż czołowa dziesiątka. Musiał być pierwszy. Mamy pierwsze 260. I mamy pierwszy skok powyżej 129 metrów w tej drugiej części rywalizacji. Czekamy na 130, no nie jest to dzisiaj najczęściej spotykany... Najczęściej spotykamy odległość w tym konkursie, wczoraj było jej znacznie więcej, no ale to warunki robią swoje oczywiście. No i Motorsport Marcin nam tutaj twierdzi, że to jest atak na podium, no ja na bym podium, tak mocno za tutaj... Za duża strata na podium, ale na top 5... Na top 5 jak najbardziej. Jestem gotowy zaryzykować. Nie położyłbym na to pieniędzy, ale no, symboliczne 2 złote. Symboliczną dwójkę na tak zwane pewniaczki. Darek Jaguar, pan bukmacherki, powinien się tutaj nam mógł na ten temat wypowiedzieć. No i cóż, 20 nam skoczyło, Kelchar prowadzi, Matt drugi, Pipis proszę bardzo. No i skończy w okolicach no i proszę. Pierwszej dziesiątki. Kelchar tak wysoko jeszcze nie był nigdy, nawet szykuje się... Castel proszę, jak wysoko, nasz weteran. W 15 będzie, Brejkiet 18, Jarosław 27. No tutaj ja bym szczerze mówiąc przemilczał odległości i miejsca naszych zawodników, bo po prostu no... Żal mówić w głosie. Ale będą mieli jeszcze 33 szanse w tym sezonie, więc będziemy w nich wierzyć, no to tak chyba. Trzymajmy się tego. No i Timo Wistansen. Zobaczymy, czy ten pierwszy skok to była taka oznaka, że tak, wracam powoli do formy, czy tylko taki jednorazowy wystrzał na początku i dalej jednak jest przeciętność. No dobrze. No nieźle. Ale czwarty. Czwartnoty. Ach, no Wistansen, taki stylista. W poprzednim sezonie pamiętamy, że Wistansen troszeczkę na notach też tracił. Może no, ale nie w letnim Grand Prix. No, w letnim nie, oczywiście. W letnim tak. Nie, wydawało się, że poprawił to właśnie, że to wygląda już w jego przypadku bardzo dobrze, a tu proszę, że widać, że jeszcze są te stare demony. No, w locie bardzo ładnie, jak na starego mistrza przystało. No, a lądowanie? A lądowanie takie, przejechał po tym śniegu, tak, no tak się prześlizgnął ta noga. Jak po toru bobslejowym. Tak, jak po torze bobslejowym, tak przejechał tą nogą odjeżdżającą lewą dopiero później. Ale i tak myślę, że wypadł Wistansen nieco lepiej niż się spodziewaliśmy. Na pewno on się jeszcze będzie rozkręcał. On jak taki niegdyś popularny bączek, będziemy go nakręcać. Tak, nakręcać się rozkręci. Tak. No i Jurij Dobronoc z Woronec, a tego chłopaka tutaj bardzo mocno... To i będzie dla niego papierek lakmusowy. Pierwszy się u niego zabarwił jak najbardziej. Zobaczymy, czy drugi pozostanie neutralny, czy też zabarwi się na kolor fenomenalny. No nie, ach. Jednak nie. Jednak zabrakło. 124. No tak. To jest i tak dobry debiut, nie oszukujmy się, to jest dobry debiut. Jak najbardziej, ale po tych skokach, no tak naprawdę oddał, ze wszystkich skoków, jakie oddał tutaj, to jest najgorszy. To jest najgorszy, tak jest, myślałem, że to on będzie tym najlepszym ze Słoweńców, a tutaj póki co... No i za debilakiem. No i za debilakiem. O 0,4, no ale to i tak, jeżeli chodzi o te 0,4, to i tak źle, gorzej mówi o debilaku niż o dobranym zwarowcu. Ale powiem ci szczerze, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale Jurij Dobronoc-Woronec jakąś taką pozytywną aurę po prostu. Tak, ma coś w sobie, że jak pojawia się na zeskoku, to uśmiech się pojawia też na twarzy. Razem z nim. Jurij Smile Woronec, można powiedzieć. Tak. Jack Shrew. No i zobaczymy. Teraz właśnie. Ach, liczę na to, że on nie zepsuje. I nie zepsuje, nie zepsuje Jack Shrew. No, ale pierwszy chyba nie będzie. Nie. Drugi. Ale ledwo drugi, ledwo tam chyba było 260, nie, było 259,9, tak więc o 60. Ale zobacz, 129,5 i 128, jednak do pierwszego miejsca brakuje. To pokazuje, jak tam było ciasno w pierwszej serii, to pokazuje właśnie, jak było blisko, zwłaszcza w tej części rywalizacji, którą mamy teraz, bo to jest ten okres, kiedy ci zawodnicy różnili się tymi notami gdzieś tam w granicach pół punktu, do punktu maksymalnie.
szkoda, liczyłem jednak, że Jack Shlu może przeskoczyć tego Kelkara. No ale to i tak jest... Dobrze, oczywiście. To jest bardzo dobrze, to jest świetny początek, świetny prognostyk. No i wygląda na to, że... No, możemy zobaczyć Jacka Shlu na miarę turnieju dwóch narodów z tamtego sezonu. No i powiem ci szczerze, że patrząc na to, co zrobił Janusz Wietrzywalką w kwalifikacjach, to... pewne miejsce, czyli czołowa dziesiątka, która daje awans od razu, to jest jednak, będzie coś przydatnego w tym stopniu, 70 zawodników. No tak, się może powinąć. Tak. Może się powinąć i nie będzie takiego buforu słabszych zawodników, zwłaszcza pod kątem tego, jak bardzo forma poszła w górę u większości. Zostało ich jeszcze 7, a więc w dziesiątce już na pewno Kelkar, Shlu i Ma. Oni już wiedzą, że na Alpen Arenie, przynajmniej w pierwszym konkursie, wystąpią. No a teraz ta przyjemna niespodzianka, Leone Mendieta. No i może mieć okazję na swoją życiówkę w tym momencie, na pewno będzie, bo to jego debiut. No ale jak bardzo wyśrubowany będzie ten... Ojej, no niestety. Ach, nie wytrzymał. 19 dopiero. No i cóż, trzeba powtórzyć, rynek zweryfikował. Ajajajajajajaj, no liczyłem na tego jedynego Włocha, zwłaszcza na własnej ziemi, bo przypomnijmy, że jesteśmy przecież w Val di Fiemme. Na rodzimej skoczni, no niestety zabrakło. No ale jeszcze będą mieli szansę. Będą mieli szansę na HS106 w tym sezonie, czy nie no ma? Nie, nie no ma, nie. Nie ma, więc no to była ostatnia szansa, by u siebie przed własną publicznością pokazać się z dobrej strony. No zabrakło, szkoda. Szkoda. Szkoda wielkie, no to cóż, no 25 miejsce. A to oznacza, że wiesz, to będzie w czołowej dziesiątce wytał to z Bibis. No proszę. No to tam się proszę. Tutaj. No te 129, więc widać, że zrobiło robotę, wystarczyło raz oddać bardzo, bardzo dobry skok, na to wychodzi, żeby. No i zobacz, Timo tutaj być wysoko. Też jest blisko dziesiątki, więc jednak. Niepowiedziane. No i teraz. Jest jeszcze Kalisen, no on może zepsuć. No właśnie, no też może zepsuć. No, ale teraz Giga Nakota. Wczoraj jeden skok świetny, drugi fatalny. A jak będzie w dniu dzisiejszym? Trzecia zwrotka w tej pieśni słoweńskiej. No i tak. No i właśnie. Słuchać było fałsze. Początek był dobry, vibrato było w głosie, a tutaj na końcu niestety zamiast przepony to gardłem. No właśnie, to jest ten problem. Widać, że jednak gardło nie do końca przygotowane na cały festiwal, a więc trzeba będzie jednak nad tym głosem pracować. Może jakieś tutaj treningi wokalne by się przydały, aż siostry Godlewskie otwierają szkołę, no więc akurat to. Jak najbardziej. No cóż, a więc... ja myślę, że my moglibyśmy czegoś go nauczyć na wieczorkach karaoke. Ale oczywiście, ale nie w Werarcie. Ale nie w Werarcie. Nie pozdrawiamy, to nie w Werarcie, zdecydowanie, ja nie pozdrawiam. No więc siódma lokata, Giga Nakota, a Wytaut, a Timo Wistansen jest czołowy, jest dziesiąty. No ale to Giga Nakota będzie w tym momencie najgorzej 12. No i Mlenarskevičius też 12. No właśnie, proszę bardzo. Nie, drodzy tak państwo. Mówiliśmy o nim, mówiliśmy, no i proszę. No jeszcze i proszę. Dobrze pójdzie to i do dziesiątki się tutaj nam zakotwiczy. No. Kalisen, Vogt, Cormoran, Matador i Hilter. Nie życzmy mu aż tak dobrze. Kelkar w najgorszym razie szósty, więc śrubuje swój najlepszy wynik w karierze. Lasse Kalisen. Zobaczymy, czy stać go jednak na te dwa dobre skoki. Czy to jednak był jednorazowy. Stać. Epizod stać! Ojojoj, panie Lasse Kalisen! Czy to jest, proszę ciebie, atak na zwycięstwo? No. Kto wie? No i wczoraj pokazuje, że wczoraj to był wypadek przy pracy. Zdecydowanie, to były złe, dobrego początki. Kalisen być może znowu wielki. Tak w ten no i Finowie rok. W końcu mają wielkiego zawodnika. Być może w tym sezonie. Można powiedzieć, że ponownie mają wielkiego, no bo Lasse Kalisen w swojej karierze zajmował czwarte, pierwsze, trzecie i szóste miejsce, więc nie wypadał z czołowej szóstki. No i no, jeżeli tak będzie skakał dalej. Jest szansa podtrzymać tę tendencję. Dokładnie tak. Lasse Kalisen. No zobaczymy jak. Ale to już jest walka, czy 130,5? Czy to jest szansa na to, żeby dzisiaj wygrać tym skokiem? Nie wiem, czy to jest szansa. Na pewno jakaś tam, na pewno, ale na pewno warto już zrobić zdjęcie, bo tutaj może, może być, żeby tutaj nie zgubić potem możliwości. Cyk i sprawdzimy potem, czy to była słuszna decyzja. Na pewno jest. Czy nadajemy się do obstawiania w bookmacherce? Spiska stwierdził, że przyfarcił Lasse Kalisen. No co mu innego zostało? Chciałem twierdzić, że Zdiskas się myli. Kalisen, no na pewno można powiedzieć, że Zdiskas za to nie przyfarcił. No nie przyfarcił, aczkolwiek jeszcze może do dziesiątki. Zobaczymy. No i Filipe Vogt. Austriacy bezbarwny weekend, ale może to się skończyć naprawdę bardzo dobrze.
nieźle to wygląda. Nieźle, ale zabraknie. Zabraknie, oj, i zabraknie. I to lądowanie. No i 18 trzeci dopiero, oj, minimalnie 269, o 30 wygrał z... Kelharem przegrał, wygrał z... Jackiem Szlu. Jackiem Szlu. Jackiem Szlu o 30. Ależ tam ciasto tutaj właśnie przy tym czwartym, piątym, trzecim, czwartym, piątym miejscu. Ale zobacz, jednak wszystko. Ci zawodnicy, którzy byli wysoko po serii pierwszej, jednak powtarzają utrzymują dobre skoki. Są powtarzalni, tak, więc są tutaj widać, że to nie był przypadek. Przypadkiem były widocznie wczorajsze skoki. No to co powiedzieliśmy, nie można było nic wnioskować po wczorajszych zawodach, bo raz, że były pierwsze, a dwa, że były kompletnie niereprezentatywne. Ale wiesz, inna sprawa jest też taka, że jednak przed sezonem niewielu zawodników oddawało skoki na śniegu. Dla niektórych skoki tutaj to były pierwsze skoki na śniegu, więc oni też muszą trzeba się do tego przystosować. Tak. Oczywiście, że tak. Kalisen już blisko pierwszego podium. No, Irok, ale czy będzie? Legenda kontra legenda. Irok Denotantor Cormoran. Trzeba 130. Trzeba 130. Trzeba 130 skoczyć, bo te różnice były minimalne. Czy jest w stanie? Wysoko. No i chyba troszkę nie, za blisko. Nie, nie. Zabraknie, zabraknie. Lądowanie dobre, drugi, ale zabraknie. Ajajajajaj, dobre lądowanie. 264,7. Ale gdzież? Gdzieś 130, a gdzież 127,5. Przepaść. No ale tak czy siak, Irok jeszcze z szansami oczywiście na podium. Jak najbardziej, co nie zmienia faktu, że no dobrze, że zrobiliśmy to zdjęcie Kalisenowi. No dobrze, bo jeszcze... Bo naprawdę ten skok pokazał, że tutaj... Oj, oj, oj. No to cóż, zostaje nam Iwan Rodolfo Matador i ten debiutant Józef Hilter. Jakoś mi się nie chce wierzyć, żeby Hilter tak na start już tam wygrał konkurs, ale... Ale to była gigantyczna przewaga nad Kalisenem, to było niemal... Ileś tam było? 6 czy 7 punktów aż. No miał, ma 138, jak dobrze pamiętam, tak? Tak jest. No, dobra, tak, tak, tak. A Kalisen miał 130 około 2, 131-132 punkty. Więc zapas więc jest. Zapas jest naprawdę duży, to jest 3-4 metry. Gdyby skoczył tak jak teraz Irok, to wygra. No, ale drodzy Państwo, teraz Iwan Rodolfo Matador. Ależ to może być początek sezonu dla tego Portugalczyka. Nieprawdopodobny. W poprzednim sezonie nie udało się wygrać ani razu, ale teraz... Już na start ma ku temu szansę Iwan Rodolfo Matador. Czas znowu 130. Tak wskazują pomiary. Czy jest w stanie powtórzyć? No i to no jest i... bardzo blisko. Ajajaj. Gdzieś na tej linii wylądował Iwan Rodolfo. Czy to będzie? Czy to będzie? Ależ emocje tutaj zamilkł. Zamilkł cały stadion. No powiem ci tak. W tym momencie. Wydaje mi się pierwszy albo drugi. Trzeci pierwszy, na pewno. I teraz klasyczne. No pierwszy czy drugi? Pierwszy. No i gdzieś tam już jest ćwiczenie. No sędziowie już na pewno wiedzą, organizatorzy wiedzą, ale my jeszcze nie wiemy. I my, szanowni państwo, chcielibyśmy wiedzieć. Pierwszy czy drugi? Iwan! Drugi! Ależ minimalnie! 266,3, a więc nie wygra! Ileż to są dziesiąte punktu, tam było 260 też chyba. Sześć, tam i może... coś. Ja zdziwię się, jak to była jedna dziesiąta. Matko i córko. Ależ blisko, ależ blisko. Ale trzeba oddać Iwanowi, że to jest fenomenalne rozpoczęcie. Fenomenalne. Widać, że utrzymał tę formę z letnich zmagań w MKP-ie, w SMKP-ie dokładnie. No i cóż, no i cóż, szykuje nam się być może nowy potentat do walki o zwycięstwo. Tak jest. Ależ to była historia. 11 miejsce w poprzednim sezonie zajął Iwan Rodolfo Matador. No a teraz już tu na starcie. Ma to tak uciąć tą jedną jedyneczkę. A zobacz, tu jednak 67 było. 67, 1 i 2. 1 i 2. Państwa... Matko, ileż to trzeba było? O, nie trzeba cały... było skoczyć te 130, 129,5. Nieprawdopodobne. Tak czy siak, tak czy no, siak. No ale Kalisen miał i lądowanie świetne i ta odległość była naprawdę... No robiła wrażenie. Robiła wrażenie. No ale teraz. Józef Hilter. Ależ emocje. Ale i wiatr mu sprzyja. Półtora tylko. No to zobaczymy. Och, nie zdążyłem spojrzeć, ile musi skoczyć, ale myślę, że 128, 9 metrów i będzie zwycięstwo. Będzie Hiltera, nie! Nie! Nie będzie! Ależ zepsuł! Piąty dopiero i noty! 125,5. Ależ zepsuł ten drugi skok. Ale nie jestem zaskoczony, to jest debiutant. Pomyśl sobie, co się musiało dziać w jego głowie. Jak musiały bić się te myśli. Co zrobić, żeby wygrać? Nie udało się, ale rozpoczęcie jest fantastyczne. To jest jak na debiutanta. Piąte miejsce to jest wynik. Niebotyczny! Niebotyczny, no modlił się pewnie jeszcze przed tym ostatnim skokiem, że może huragan przyjdzie, że odwołają mu tą drugą serię, że wygra to. No niestety, trzeba było oddać ten skok, trzeba było skoczyć, nie skoczył. Noty, wydaje mi się, że noty odebrały mu w ogóle podium. Też bo była szansa na to, żeby stanąć na pudle. I przejąć miejsce Iwana Rodolfo Matadora,
Nie, Rodolfo Matador jest drugi, jest a drugi. Trzeci jest... Giga Kelchar. Giga Kelchar, tak? Nie, nie, nie jest Kelchar, no co? Nie, no chyba tak. No nie, no to już wyszło. A może i tak, no nie wiem, w każdym razie niewiele zabrakło. No i szkoda, trzeba bić się teraz w piersi, jechać do Wilach z mocnym postanowieniem poprawy. Z mocnym postanowieniem poprawy, ale zobacz jaka jest specyfika tego NCAP-u. Wczoraj Lasse Kalinsen był najsłabszy, a dzisiaj jest najlepszy. Tak, no to kibice Irok, no jest trzeci. Jest trzeci, no ale trzeba powiedzieć, że Finlandcy kibice mieli niezły roller coaster przez weekend emocjonalny. Niezły roller coaster. Drodzy Państwo, tak to wyglądało, więc za chwileczkę będziemy słuchać hymnu fińskiego, drodzy hymnu Państwo. Hymnu fińskiego, ale... tak jest, może zobaczmy jeszcze najpierw w końcu kto jest trzeci. No Irok. Irok. Irok, a, no tak, to nie spojrzałem nawet. Jest na pozycji trzeciej, więc za chwileczkę, drodzy Państwo. Tutaj z odtworzenia... No właśnie, Giga Kelchar, tylko Irok. To tak. No właśnie. Lasse Kalinsen, drodzy Państwo, dzisiaj zwycięzcą konkursu. No i pytanie, czy to jest niespodzianka? No... No właśnie. Powiem tak, po wczorajszych zawodach nikt pewnie pieniędzy nie stawiał. Ale przed wczorajszymi zawodami jak najbardziej. Więc tak naprawdę, tak jak powiedziałem, że... Ciężko było brać pod uwagę wczorajsze zawody, a mimo wszystko braliśmy w kontekście Kalisena, tak? Tak, to jest. Bo jakby w jego przypadku to był taki, o Boże, że aż tak dramatycznie, to jak tak można, to jest aż bardzo, bardzo źle na to wychodzi, a tu się okazało, że no, mała wpadka w pierwszym skoku, no a, i cóż. A czy myślisz, że też mogło być tak, że troszeczkę jednak ta wczorajsza wpadka dodatkowo zmotywowała tego Lasse Kalisena? No musiało tak być, ta sportowa złość. No nie jest to zawodnik, który nie potrafi się zmotywować na te najważniejsze, który nie potrafi się skoncentrować, więc myślę, że tutaj tak, tutaj to zagrało też pewnie rolę. No i cóż, udało się. Trzeba powiedzieć, że Lasse Kalinsen tak przyćmił ten, no bo to jednak nie był udany weekend dla Finów. Wczoraj trochę odciągnął od siebie może uwagę tym wczorajszym tak. skokiem. No na pewno zmazał gdzieś ten brud, który wczoraj na nim pozostał. Został, no bo nie oszukujmy się. Tak, już nikt nie będzie pamiętał, jak przyjedziemy do Villach, nikt nie będzie pamiętał, co się stało w Grudzinówce, tylko przyjedzie z żółtą koszulką lidera w kontekście faworyta kolejnych zmagań. No i tyle, no tak to będzie wyglądać. A jemu ta żółta koszulka nie ciąży, no bo on wygrał i latem, i zimą wygrywał, drodzy Państwo, więc ten zawodnik wie, co zrobić, aby wygrać. No tak to wygląda, na nie inaczej, drodzy Państwo. No a cóż, za chwileczkę hymn Finlandii. Dobrze, że zrobiliśmy to zdjęcie jednak. Jest, spokojnie. Zdjęcie. Zdjęcie jest, to jest najważniejsze. No i cóż, no weekend można powiedzieć, że fantastyczny. No, dla nas może nie do końca. No, dla nas może nie do końca, ale ogólnie... Chociaż ta drużynówka nie była najgorsza, tak, w naszym wykonaniu wczorajsza. Daliśmy radę. No, ale teraz może jednak... Ale cóż. Chwilę. Dajmy teraz Finom co fińskie. Tak. A więc, drodzy Państwo, delikatne tutaj problemy techniczne mieliśmy, no ale ostatecznie udało się doprowadzić ten hymn do szczęścia. Aż tam bardziej odpowiedział F11, no szczerze powiedziawszy, to ja nigdy nie odpalałem pokazu slajdów, jeżeli chodzi o ten przegląd, o ten podgląd obrazów Windowsowy. No i cóż, drodzy Państwo, pierwszy weekend za nami. Można powiedzieć, że to był bardzo dobry weekend tutaj. Na trampolino d'Alben, przypomnijmy, Polacy na pozycji najlepszej 16, Eugeniusz Brykiet, potem na miejscu 27 Mikołaj Jarosław. A tak wygląda klasyfikacja generalna. No i jeżeli chodzi o tych, którzy nie będą musieli się kwalifikować, to od dołu mówiąc: Wistansen, Vivis, Matt, Schlu, Vogt, Hilter, Kelchar, Denotantor, Cormoran, Matador, Kalisen. Sympatycznie wygląda ta dziesiątka. Sympatycznie, nie ma wielkich niespodzianek.
Chociaż są małe, ale pozytywne, bo na przykład Jack Schlu, siódma pozycja, no kurczę, jestem niezmiernie z niego zadowolony, z tego chłopaka. Brawa wielkie dla niego, że uniósł tą presję, że widać, że będzie walczył o pierwszą dziesiątkę w tym sezonie, że jest mocny, także możemy mieć Amerykanina naprawdę w dobrej formie w tym sezonie. No a cóż, Duńczycy pokazali, że wczorajszy konkurs także nie był przypadkiem, mamy dwóch w pierwszej dziesiątce, chociaż osobiście no liczę na więcej, ale... Jak zauważyłeś, jeden z moich typów się sprawdził, bo powiedziałem, że przynajmniej jeden Duńczyk na podium. Co no, prawda, drugi typ trzech Duńczyków w pierwszej dziesiątce nie wyszedł. Niestety trzeci z Duńczyków jest bardzo, bardzo daleko. W tyle, żeby nie skłamać. Tak, Mats Nattergall 26 i Poldaro 28. Także oni troszeczkę tutaj, no, nie unieśli tego, co zrobili wczoraj. Ale to jest MK, to się wszystko może zdarzyć, więc widzimy, że no nie ma co tutaj z góry mówić, kto może wygrać, bo tak naprawdę, no co nam mówi też dzisiejsza rywalizacja. Za tydzień może wszystko się odwrócić. Tak, też. Aczkolwiek pamiętajmy, że to jest mały obiekt, na tych mniejszych obiektach naprawdę tak. O niespodzianki. Bajki się mogą dziać. Nie trudno, życiówka Kelhara, świetny debiut Hiltera, Cormoran Derotantor, na pewno powyżej oczekiwań, Iwan Rodolfo Matador utrzymuje dyspozycję z lata, choć troszeczkę taka zadra w sercu pozostaje, jest, żeby zobaczyć jest. Portugalczyka w żółtej koszulce, to byłoby niebotyczne. I kolorystycznie z tym strojem, jakby to pięknie się zgrało. Pięknie mój Boże. Się zgrało, drodzy Państwo. No i cóż, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy weekend. Za chwileczkę jeszcze być może na Facebooka wstawimy takie krótkie głosowanie na bez grafiki, to będziemy przygotowywać w przyszłym tygodniu, ogólnie mamy kilka pomysłów na usprawnienie tej transmisji, ale na pewno zrobimy dzisiaj takie trochę bitne, ale jednak głosowanie na postać tego weekendu. No i właśnie, wybierzmy trójkę, którą tak jak w Kanale Plus, trójka zawodników, których możemy, na których będą głosować nasi, tak, na pewno, nasi kibice. Na pewno Iwan Rodolfo Mato. Iwan, na 100% Iwan. Całego weekendu bierzemy pod uwagę i wczorajsze zmagania, i dzisiejsze. No to na pewno Joseph Hilter. Myślę, że Hilter, no i co, ja bym jednak dał, no chyba jednak Kalisena. Nie dam, bo wczoraj zawalił tą drużynę dla Finów i przez to Finowie mają już bardzo dużą stratę w turnieju narodów. Więc tutaj nie zgadzam się z tym, żeby Kalisena mógł być. Mimo wszystko Kalisena nie damy, a więc kto może... wczoraj tu jeszcze był mocny i dzisiaj był mocny. I niekoniecznie też był przewidywany do tej roli najlepszego. Bo tutaj otwieramy właśnie tabelę z wczorajszych zmagań. Może Juri, ale no nie. Kelhar, jak wczoraj Kelhar się spisywał? No tak przeciętnie, wczoraj 22. Tak, dobranoc, Woronec tutaj, no za dzisiejszy, dalibyśmy za wczorajszy na pewno, bo był pierwszy indywidualnie za wczoraj. Jakieś propozycje może z czatu. No jednak tutaj na Kalisena stawiają. Na Kalisena nie zgadzam się na Kalisena. Veto, liberum veto. No to może Jack Schlu, choć wczoraj ten 20, no właśnie o to chodzi, że ten, ale nie 20 dlatego, bo nie zakwalifikował się, bo ile skoczył? 128,5 i dzisiaj ja jestem gotowy być, pokaż to tam jeszcze pierwsze dziesiątce. Czyli co, może Matador, Schlu i Hilter. No zobaczmy, co powie... A może Irok? Może Irok właśnie, wielki, no tylko wczoraj go nie było w drużynówce, ciężko za cały weekend dawać Iroka. Dobra, to zostawimy. Bo pytanie, czy robimy za dzisiaj, czy za cały weekend? Tak? Za cały weekend. Proponowałbym tak, Hilter, Schlu i Iwan Rodolfo Matador. To jest także moja propozycja. Co na to czat? Tak lub nie? Znaczy i tak zrobimy, co będziemy chcieli, ale... Tutaj myślę, że Kalisen... Też bym tego Kalisena dał. Ale wczoraj przez niego, nawet do drugiej serii, no nie wiem. Tak, no nie można tego zawodnika tak, przez to którego tak nie weszli. Gdyby wczoraj była indywidualne zawody, to wczoraj bym miał 0, dzisiaj miałby 100 punktów. Dobra. To byłby gdzieś w drugiej dziesiątce klasyfikacji ogólnej. Hilter, zatwierdzamy Matador. I zatwierdzamy Jack Schlu. Koniec, kropka, sprzedane. Przyklepane, przeplute, przytarte. I drodzy Państwo, tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszą transmisję. Kończymy pierwszy weekend 10 DS4 MCAP. Zapraszamy oczywiście już za tydzień na rywalizację na Alpen Arenie. I cóż, dziękujemy bardzo. Mamy nadzieję, że spełniło oczekiwania Wasze to, co działo się dzisiaj. I tyle za dzisiejszą rywalizację. Dziękuję Państwu. Brzetysław Bury, kłaniam się Państwu. Oraz Marek Rudziński. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.